Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam, jak przygotować tort w kształcie cyfr. Będzie to 18 na 18 urodziny. Musicie wydrukować cyfrę. W dużej formie upiekłam biszkopt z 8 jajek. Przekładam teraz wydrukowane cyfry. I wykrawam. Najpierw cyfrę 8. Ringiem wycinam środek. I mamy cyfrę 8 i 1. Czas na podzielenie biszkoptów. Przy pomocy noża strunowego podzielę biszkopt. Na trzy części. I mam przedzielone na trzy części. Na tekturce ułożę teraz pierwsze kawałki biszkoptów. Wyszprycuję dookoła krem ze śmietany i mascarpone. I posmaruję pierwszą warstwę biszkoptu dżemem truskawkowym. Na dżemie szprycuję jeszcze krem. I układam kolejne biszkopty. I szprycuję krem. Układam truskawki. Na truskawki szprycuję troszkę kremu i przykrywam biszkoptem. I szpatułką wyrównuję brzegi cyferek. Szprycuję jeszcze krem na górze. I wsmarowuję go w biszkopt. I torcik chowam na razie do lodówki. I na schłodzony tort nakładam teraz krem maślany. Packę mam we wrzątku. I rozsmarowuję krem na górze
i po bokach. Torcik pokryty cienką warstwą kremu maślanego chowam do lodówki. Czas na obłożenie schłodzonego tortu lukrem plastycznym. Wyrabiam lukier w ręku, żeby się uelastycznił. I zaczynam od cyfry 1. Delikatnie głaszczę lukier. I docinam lukier. I czas na cyfrę 8. Na początek wykładam środek większego kółeczka. A potem mniejszego. I teraz przygotuję różowy lukier do obłożenia cyfry 8. I czas na nałożenie lukru. Delikatnie nacinam lukier. Nacięłam lukier i delikatnie wkładam go do środka. Docinam dookoła tortu lukier.
I torcik chowam na razie do lodówki, żeby lukier dobrze zastygł na torcie. Dookoła tortu wyszprycuję teraz białą trawę. Porozrzucam srebrne perełki. I z lukru przygotuję teraz listki i kwiatki. Kwiatuszki delikatnie dociskam. Możemy je poprzyklejać na kropelki wody. I torcik chowam do lodówki. I tak prezentuje się tort 18. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i zapraszam Was na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Buziaki, pa pa!